miło powitać Was wszystkich, naszych szanownych gości, na uroczystej Akademii z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Miejsce na mapie mówi: jesteśmy. Jednak 100 lat temu nas na niej nie było. Pierwsza wojna światowa wyczerpała zaborców. Pojawiła się szansa na wolną Polskę. Skąd wzięliśmy się znów na mapie? Z wizji i marzeń. Z ognia i walki. Z krwi i poświęcenia. Nie było jej, a jest. Polska. W dzisiejszym dniu składamy hołd wszystkim walczącym i poległym. Pamiętajmy, że to dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce. Za to im cześć i chwała. Proszę o powstanie. Poczet sztandarowy. Sztandar Szkoły Podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki Bobrownika prowadzić. Baczność do. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemówiła, szabłem odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Poczet sztandarowy. Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki Bobrownik wyprowadzić.
spocznij. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci. I tak powodem idą cienie, cienie, aż się następne słucha krew poświęci. Wspomnienie dziadów, pieśń nam jest dla synów. Od Belwederu do śniegów Tobolska i znów przez wnuków grzmi piorunem czynów. Pieśń, czyn, wspomnienie. To jedno, to Polska. Zaświtał pierwszy promyk nadziei. Nie zginęła!
Woła z potrójn i z gliszcz dąbrowskich, za gwiazdą Napoleona, wiodący chówce, wierne ojczyźnie na lata tułaczki, bojów, ofiar męki i poświęceń. Księstwo warszawskie, królestwo kongresowe, marzenia stają się całym, a potem wybucha rok 1830. Za niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej oddali życie najlepsi synowie ojczyzny w powstaniu listopadowym w 1830 roku. To był ten pierwszy polski listopad. Pozostały po nim groby, wygnanie i tęsknota za to, co nie zginęła. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie grzechem jest dużym popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie.
Boga, wracamy na szale. I szli żywi na śmierć po kolei. Szli styczniową nocą, znów bezskutecznie. Znów zapełniły się rosyjskie więzienia i syberyjskie kazamaty. Kolejny zryw Polaków to powstanie styczniowe w 1863 roku. Kolejna próba, by uczynić kraj wolnym. Schowaj, matko, suknie moje, perły, wieńce z róż, jasne szaty, świetne stroje, nie dla mnie już. Kiedy się kwiaty stroje lubiła, gdy nam nadziei wytryskał zdrój. Lecz gdy do grobu Polska wstąpiła, jeden mi tylko pozostał strój. Czarna sukienka. Bywaj, dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród ratunków koła. I choć przyjdzie ścigać, jak dalej droga, nigdy nie zapomnę, jakżeś mnie z droga. Po cóż tam za Bogu, po cóż serca bicie? Tobie winien miłość, a ojczyźnie życie. Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka. Niepodległość Polski to twoja rywalka. Polski, my naród, polski lud, królewski szef, miasto my.
Wybuchła pierwsza wojna światowa. Trzy mocarstwa, które pilnowały władzy na grobie Polski, stanęły teraz po dwóch stronach barykady. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Nasi polscy chłopcy przywdziali mundury w szeregach wrogich armii i ruszyli do walki. Szli na wojnę, wierząc, że spełnią się ich marzenia. Dążyli do niepodległości różnymi drogami. Działało wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi. Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller, Edward Rydzmigły, Józef Piłsudski. Tak powiedział Józef Piłsudski do swoich żołnierzy. Żołnierze, obejmuję nad wami komendę chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej. Z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziewiątej. Z wami razem ślubuję życie i krew swoją chcę poświęcić na rzecz dobra ojczyzny i szczęścia jej obywateli. Pomoc aniołów, powstałaś przed siebie.
wstydzą, co być nie mogło przed wielką ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można sobą.
że faktycznie przypomnieliśmy sobie karty z historii polskiej. I te najważniejsze dla nas słowa, najwartościowsze, żeśmy to wszystko zrozumieli, zapamiętamy, wyniesiemy dzisiaj z tego spotkania, które było piękne, naprawdę, takie radosne. Bardzo dziękuję klasie drugiej za piękny występ, za pięknego Poloneza i Krakowiaka. Jestem pod wrażeniem, jak i cała widownia. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy i Pani, która Was tak pięknie prowadzi, Pani Annie Polak. Zespołowi Rytm Melodia wyprowadził Pani Ewa Ciśla-Pawla. I na zakończenie zostawiłam sobie osobę, która tą uroczystość przygotowała, która napisała autorski scenariusz, Pani Iwonie Ołowiec-Pawla. Tutaj dla nas dzisiaj wystąpili, tą uroczystość przygotowali. Piękna chwila, zapamiętajmy ten dzisiejszy dzień. Ja chciałam Wam powiedzieć i podziękować uczniom, nauczycielom, gościom, żeśmy zaśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego i przyłączyliśmy się w ten sposób do bicia rekordu dla Niepodległej, bo dzisiaj o tej godzinie 11:11 w większości polskich szkół i przedszkoli taczyśmy tą rocznicę, setną rocznicę odzyskania niepodległości świętowali. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję, że podkreśliliście strojem dzisiejszą uroczystość, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję za strój galowy, dziękuję za kotyliony. Mam nadzieję, że w Waszych domach 11 listopada zatrzepocze piękna biało-czerwona flaga. Piękne polskie barwy narodowe. Bardzo Was o to proszę. Bądźmy dumni. Cieszmy się, że jesteśmy Polakami. Serdecznie wszystkim dziękuję za udział w tym dzisiejszym święcie. Życzę Wam, aby 11 listopada, niedziela, był to dla Was również piękny.